Półeczne. Co my teraz tu mamy, Pawłowski? Pokaż jeszcze następnego. A teraz mamy Endredziastego i Nowaczkiewicza. Dokładnie tak. W ogóle coś... Wiele osób mnie o to pytało. Skąd się wzięło Wii U? To jest taki twój charakterystyczny powiedzonko. Nie wiem skąd się wzięło. Ale dużo lubisz taki, tak. No? Jest takie moje. Ale co, że często słyszysz, jak wiesz, jadą Wii U? Tak uważasz, no to dla ciebie może być to jakby no, odnośnikiem do tego, ja nie wiem. Ja po prostu jak coś na mnie zrobi, jakieś wywrze emocje, to robię Wii U. I zawsze wtedy, jak się dzieje coś fajnego, nie? Różnie. Dobrze, no to panie i panowie... Ale jak coś się dzieje takiego niefajnego, to wtedy to na pewno ma też inny ton zupełnie, w sensie ten jest taki w górę, a jak jest coś smutnego, to może zobaczymy. Czyli Wii U, jakby kiedyś będą o tym pisać rozprawki na maturze. Wii U jako podmiot liryczny, nieważne, dobrze. Tak czy siak, kochani...